Tusik ma 2 lata. Jego właściciele mówią o prawdziwym cudzie. Kot przeżył wybuch gazociągu w Jankowie Przygodzkim. Cieszyłam się. Znaleziony został w domu, tuż obok miejsca eksplozji. Budynek po pożarze jest kompletnie zniszczony. Nadaje się tylko do rozbiórki. W trakcie wynoszenia elementów mieszkalnych natrafiliśmy na skulonego kota, który się schował w szafie. Kot ukrył się w jednym z pomieszczeń na parterze domu. Schowany w skrytce, schował się tam, a że on tylko reaguje na mnie z reguły, no to wyszedł, nie? Jak mnie zobaczył. Tosiek spędził w kryjówce 3 dni. Córka sobie miała komunię w tym roku, kupiła sobie pieska maltańczyka, no nie przeżył, nie? Ale kotek się uratował. Nie wiem dokładnie, o raczej był w domu, więc ja nie wiem, jakim cudem przeżył. Kot doznał tylko niewielkich obrażeń. Tylko trochę łapkę taką, a sierść ma trochę przypaloną. Nie? Do tragedii w Jankowie Przygodzkim doszło w czwartek. Robotnicy pracujący przy gazociągu uszkodzili rurę. W wyniku eksplozji i pożaru zginęły 2 osoby. Zniszczonych zostało kilkanaście domów. Ewa Kolada, Fakty Online.